Pokój, dobro. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. 21:45, więc spotykamy się na słowie na dobranoc. Pozdrawiam Was już z Essen. Wczoraj po 13 godzinach jazdy udało mi się wieczorem bezpiecznie dotrzeć tutaj do parafii, gdzie będę przez miesiąc posługiwał. A dzisiaj chciałbym krótkie takie opowiadanie Wam przeczytać. Napisał je Bruno Forte i to jest sytuacja z życia wzięta. A traktuje o współczuciu, traktuje o empatii. Myślę, że to jest coś, czego dzisiaj bardzo nam potrzeba i sami chcielibyśmy, żeby nas inni rozumieli, żeby nam współczuli, żeby się solidaryzowali z nami w trudnych naszych sytuacjach, ale ważne, żebyśmy tę empatię i to współczucie mieli też dla innych, żebyśmy też potrafili przy nich być, pocieszyć, tak jak potrafimy. Zresztą zobaczycie, że dzisiejsza historia mówi o bardzo ciekawej decyzji, którą podjęła młodzież, żeby w jakiś sposób wesprzeć swoją koleżankę. Bardzo ciekawa historyjka, bardzo mnie ona jakoś tak też poruszyła. Dotknęła mnie, tak się zastanawiałem, czy też byłbym zdolny do takiego poświęcenia, do jakiego, na jakie zdobyła się właśnie ta młodzież. Posłuchajcie, Bruno Forte pięknie tą historię nam opisał. Jeśli nie pozwolisz mi tego zrobić, nie będę mogła pójść do szkoły. Wstydziłabym się strasznie. To jest bardzo ważne, mamusiu. Eliza wybucha płaczem. To jest jej najskuteczniejsza broń. Uf, rób jak chcesz, gderała matka, rzucając łyżeczkę do zlewu. Będziesz wyglądała jak potwór. Tym gorzej dla ciebie. W 23 innych rodzinach rozgrywała się podobna scena. Była to młodzież z klasy 2B szkoły średniej imienia Karola Alberta w Savoy. Na ten dzień podjęto ważną decyzję. Jednak uczniów w klasie drugiej było 25. Rzeczywiście, jedynie w 25 rodzinie sprawa wyglądała inaczej. Elizabeth była kłębkiem niepokoju. Matka i ojciec starali się dodać jej otuchy. Po raz 15 dziewczynka oglądała się w lustrze. Będą się ze mnie wyśmiewać. Wiem o tym. Pomyśl o Marysi, która nie lubi mnie, i o Paulo, który mnie przezywa. Tylko na to czekają. Wielkie, słone łzy zaczęły płynąć po policzkach dziewczynki. Próbowała założyć sportowy kapelusik, który był trochę za duży. Tatuś patrzył na nią spokojnie. Odwagi, Elizabeth. Włoski szybko ci odrosną. Bardzo dobrze znosisz kurację i za kilka miesięcy będziesz czuć się doskonale. Tak, ale popatrz, Elizabeth wskazała z rozpaczą na głowę, która w lustrze była świecąca i różowa. Kuracja mająca zwalczyć białaczkę, która wystąpiła u niej przed 2 miesiącami, spowodowała wypadnięcie wszystkich włosów. Mamusia uściskała ją na pożegnanie. Odwagi, Elizabeth. Przyzwyczają się szybko. Zobaczysz. Dziewczynka, pociągając nosem, poprawiła kapelusik, wzięła plecak i wyszła. Przed drzwiami klasy 2B serce waliło jej mocno. Zamknęła oczy i weszła. Gdy otworzyła oczy, by dojść do swej ławki, zobaczyła coś niesamowitego. Wszyscy, naprawdę wszyscy, koledzy i koleżanki, mieli na głowach kapelusiki. Zwrócili się do niej, uśmiechając się, i zdjęli kapelusiki, wołając: witaj, Elizabeth. Wszyscy mieli głowy ogolone, nawet Marysia, która była tak dumna ze swoich loków. I Paulo, i Elena, i Francesco. Wszyscy wstali z miejsc i zaczęli ściskać dziewczynkę, która nie wiedziała, czy ma płakać, czy śmiać się. I cichutko tylko szeptała: dziękuję. Z katedry uśmiechał się także profesor Donati, który wprawdzie nie ogolił sobie włosów, gdyż był już całkiem łysy i miał głowę podobną do kuli bilardowej. Współczucie. Ktoś kiedyś powiedział,
bardzo mądre zdanie, a mianowicie współczucie to miłowanie sercem Boga. Obyśmy takie współczujące serce mieli. Tego sobie życzę, bo tego też mi brakuje. Tego wam życzę, żebyście i potrafili współczuć, i w chwilach trudnych tego współczucia doświadczali. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Do zobaczenia, do usłyszenia jutro.